Dzisiaj, bracia i siostry, jesteśmy w domu sióstr ze zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu, w domu w Marcy Porębie. Dziś jest święto Najświętszej Rodziny Jezusa, Józefa i Maryi. Jest to święto patronalne sióstr nazaretanych właśnie, ale również wszystkich rodzin na świecie. Posłuchajmy komentarza. W pierwszym czytaniu słyszymy o Abrahamie i o jego żonie Sarze. To bezdzietne małżeństwo dostaje obietnicę. Obietnicę ziemi, obietnicę potomstwa licznego jak gwiazdy i obietnicę błogosławieństwa. Wielkość Abrahama polega na tym, że on uwierzył Słowu Bożemu. Zostawia swój dom, zostawia to, co zna, wychodzi z Ur Chaldejskiego, idzie w nieznane. Ma posiąść ziemi obiecaną Kanaan. W Ewangelii słyszymy o kolejnym małżeństwie, świętym małżeństwie, świętej rodzinie. O Maryi, o Józefie i o Jezusie. Maryja z Józefem przynoszą Pana Jezusa do świątyni, aby Go tam ofiarować. To są znowu ci ludzie, którzy uwierzyli Panu Bogu ponad wszelką nadzieję. Zawierzyli Mu ponad wszystko. Postawili Jego wolę na pierwszym miejscu, rezygnując jak gdyby ze swojej woli, ze swojej wizji świata. Dwa małżeństwa, Abraham i Sara, Józef i Maryja. Małżeństwa, które zaufały Panu Bogu ponad wszystko. Jest jeszcze trzecie małżeństwo tego dzisiejszego dnia. To jest małżeństwo, w którym, drodzy bracia i siostry, wyżyjecie lub z którego wyszliśmy. Rodzina, w której po prostu dorastaliśmy. My jeszcze święci nie jesteśmy. My jeszcze do tej świętości idziemy. Próbujemy Panu Bogu ufać ponad wszystko. Ale możemy się też uczyć od Abrahama, Sary, od Józefa i Maryi. Czego? Pierwsza rzecz to jest to, że te dwa małżeństwa miały jasny cel. Dla Abrahama to była ziemia obiecana, to był Kanaan, to był syn, to było błogosławieństwo, konkretne rzeczy. Dla Maryi i dla Józefa to był Jezus. A jaki jest cel dla nas? Okazuje się, że te dwie rzeczywistości się ze sobą łączą. Tą ziemią obiecaną nie jest, wiemy, jakiś skrawek ziemi, ale jest osoba. Jest osoba Jezusa. Jezus jest Kanaan, jest ziemią obiecaną. Mamy posiąść Boga. To jest nasza obietnica i nasz cel. Każdego małżeństwa, każdej rodziny. Ostateczny cel to jest niebo. Druga rzecz to jest fundament, na którym kładą swoje życie ci święci małżonkowie i na którym my też możemy go położyć. A tym fundamentem jest nie nasza wola, ale wola Boga. Wola Boga, która liczy się bardziej niż moje zachcianki. Zobaczmy, bracia i siostry, jak ważne to jest w rodzinie, jak ważne to jest w małżeństwie. Dlatego Bóg mówi, nie będziesz miał nic ponad mnie. Jeśli ktoś kocha ojca, matkę i tak dalej ponad mnie, nie może pójść za mną, nie jest mnie godzien. Dlatego, że Pan Bóg zna nas bardziej niż ojciec, matka, żona, mąż. Zobaczmy, że tym fundamentem jest też w rodzinie przede wszystkim miłość małżonków. Pojawiają się tam dzieci, one dopełniają rodzinę. Są jakby owocem tej rodziny, ale to małżonkowie i ich miłość ma być fundamentem. Jeśli to małżeństwo jest zdrowe, to cała rodzina jest zdrowa. Znane jest takie powiedzenie pana Jacka Pulikowskiego, cenionego, znanego specjalisty od kwestii właśnie rodziny, kiedy powiedział do mężów, wiecie, co możecie zrobić najlepszego dla swoich dzieci? Jeśli będziecie szczerze i z oddaniem kochać ich matkę, czyli waszą żonę, to zrobicie najlepiej dla swoich dzieci. I odwrotnie można powiedzieć, żona może najlepiej zrobić dla swoich dzieci, jeśli będzie kochała swojego męża wiernie, szczerze. Więc to jest druga rzecz, fundament, wola Boża i miłość małżeńska. I trzecią rzeczą jest to, jaką drogą tam pójść do tego Kanaan, do tej ziemi obiecanej. Pan Bóg nam daje znowu wskazówki. Tą drogą jest pokora,
tą drogą jest wybaczenie, tą drogą jest zaufanie i ofiara. Ofiarować Bogu to, co najcenniejsze, tak jak w dzisiejszej Ewangelii Józef i Maria w świątyni. To jest chyba najtrudniejsza rzecz, ale tylko przez ofiarowanie rodzina może się rozwijać. Nieustannie ofiarowanie samego siebie, rezygnacja ze swojego ego, ze swojej wygody dla drugiego, dla żony, dla mamy, dla dziecka. Przez to rodzina wzrasta. Bracia i siostry, rodzina jest fundamentem naszego życia, jest takim pomysłem Pana Boga podstawowym na naszą drogę do Niego. I może dlatego właśnie jest dzisiaj tak wielki atak właśnie na rodzinę. Próbuje się odwrócić te wszystkie podstawowe sprawy. Nasz cel, którym jest niebo, próbuje się odwrócić i pokazać, że Twoim celem jest tylko ziemia, przyjemność, wygoda. W tej perspektywie nie ma miejsca na rodzinę, przynajmniej nie taką, o jakiej mówimy. Próbuje się odwrócić fundamenty, już nie Bóg, już nie Jego wola, ale Ty, Twoja wola i Twoje ego, egocentryzm. I znowu, tu już nie ma miejsca na oddanie, tu już nie ma miejsca na ofiarę, tu już nie ma miejsca na tą drogę, którą jest poświęcenie, którą jest zaufanie. Bracia i siostry, nie dajmy sobie odebrać rodziny, świętości rodziny, bo to jest kwestia fundamentalna. Bóg upodobał sobie właśnie, żeby przez rodzinę i w rodzinie doprowadzać nas do nieba. Oby te rodziny były święte, oby te rodziny nasze były na wzór Abrahama, Sary, Maryi i Józefa, Bogu oddane, Bogu wierne na zawsze. Składamy dzisiaj serdeczne życzenia wszystkim siostrom nazaretankom na całym świecie w dniu ich święta, w dniu patronalnym, ale składamy też może przede wszystkim życzenia wszystkim rodzinom na całym świecie, zwłaszcza tym, które przeżywają kryzys. Życzymy Wam świętości, życzymy Wam, aby Bóg wszedł w Wasze życie, abyście Mu zaufali. Bóg nic nie chce nam zabrać. Bóg chce nam tylko wszystko oddać. To, co przejdzie przez Jego ręce, wraca, tylko podwojone, albo jeszcze więcej, zwielokrotnione, wraca do nas i daje nam prawdziwe szczęście. Zaufajmy Bogu i obyśmy na wzór świętej rodziny do Boga się dostali, Jego osiągnęli, Jego zdobyli. Głównym charyzmatem sióstr nazaretanek jest to, że modlą się właśnie za rodziny. Dziś obiecały nam, że będą się za nas modlić. Przyjmijmy też błogosławieństwo, abyśmy te nasze rodziny rozwijali w świetle Słowa Bożego, w świetle Bożej miłości, Jego prowadzenia. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.